Cześć, witajcie tutaj, porantant z kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj dla Was poprowadzę topkę top 12 mrówek w Polsce z roku 2020. Jednocześnie zapraszam Was na grupę Polandant, żebyście wzięli udział w tej oto topce z 2021, żebyście po prostu mogli mi pomóc zbudować fajną po prostu ankietę w tym momencie, bo nie ukrywając, te dane z ankiety bardzo dużo mi dają do zrozumienia, jakie gatunki są najpopularniejsze w Polsce, a jakie spadają poniżej tej naszej topki, więc nie przedłużając, zapraszam Was na miejsce 12. Na miejscu 12 w 2020 roku znalazła się Camponotus nicobarensis. Mogę wam powiedzieć, że Camponotus nicobarensis ledwo się utrzymała na tej po prostu naszej topce, bo to jest grupa spadkowa, czyli miejsce 12. 11 traktuję jak takie, wiecie, że na utrzymaniu. I no niestety Camponotus nicobarensis no jest dla mnie wielkim zdziwieniem, że znalazła się na tym miejscu, bo to jest bardzo urokliwa mrówka, jednocześnie bardzo fajna mrówka na hodowli, ale dla mnie to jest ogromny szok, że znalazła się w 2020 na grupie spadkowej i że nie wchodzi nawet do top 10 mrówek najpopularniejszych w Polsce. W 2019 roku była mrówką chyba topową, według mnie teraz chyba mogła trochę spaść, chociaż zobaczymy, jak wypadnie w 2021 roku, bo bądźmy szczerzy, że pandemia mogła trochę pozmieniać w tej topce i też niektórzy ludzie mogli na przykład zrezygnować z, po prostu z tej oto mrówki. Przejdźmy teraz na miejsce 11. Na miejscu 11 znalazła się Tetramorium bicarinatum, która znalazła się po raz pierwszy na tej naszej topce. Tetramorium bicarinatum zebrała 55 hodowców i w tym momencie ta liczba może być większa, może być mniejsza, ciężko mi jest tak naprawdę powiedzieć, topka nam na to odpowie. Z drugiej też strony ten Tetramorium bicarinatum jest jedną z bardziej urokliwych mrówek i dziwiłbym się, jakby ktoś nie hodował tej mrówki, jeżeli jara się naprawdę mrówkami, bo to jest jeden z fajniejszych gatunek, który niestety wbrew pozorom jest potencjalnie inwazyjny, więc hodowcy mogą też odpuszczać sobie ten gatunek z racji, że on może być problematyczny, chociaż ja nie mam osobiście z nim problemów. Jedyny jaki problem mogą być to pasożytnicze roztocza, które mogą ci kolonie w jakiś ten sposób ubić, albo po prostu jakaś kijowa genetyka, chociaż na to jest według mnie w mrówczarstwie loteria. Ale tak plasuje się miejsce 11, więc przejdźmy teraz do miejsca 10. A na miejscu 10 znajduje się Formica sanguinea, jakby ma tyle samo hodowców, czyli 55, ale jednocześnie dałem ją wyżej z racji, że to jest po prostu nasz rodzimy gatunek, z drugiej też strony moim zdaniem jesteś ciekawszym gatunkiem, więc możecie oczywiście sobie to zamieniać jak chcecie, ale dla mnie po prostu Formica sanguinea jest w tym momencie ciekawszym gatunkiem z racji, że ona prowadzi niewolnictwo, ma też po prostu szereg innych takich mniejszych cech, które mogą po prostu być dla hodowcy ciekawsze. Ale wiadomo, to jest tylko i wyłącznie opinia. Moim zdaniem też jest po prostu ładniejsza, ma ładniejsze ubarwienie, szczególnie królowa. Robotnice są też fajne, jeżeli chodzi o ubarwienie, więc naprawdę moim zdaniem gatunek warty, żeby się w tym momencie zainteresować jego hodowlą. Więc możemy przejść w tym momencie na miejsce. A na miejscu 9 w tym momencie znajduje się Temnothorax SP, która ma 56 hodowców, więc jest to moim zdaniem stosunkowo mocny spadek, w sensie taki, że mimo przyrostu dużej ilości hodowców, bo bądźmy szczerze, między 2019 a 2020 sporo tych hodowców przybyło, to Temnothorax SP niestety nie kupiło wielu hodowców i tak naprawdę jej poziom delikatnie tylko skoczył i jest to stosunkowo mała ilość według mnie hodowców, która w tym momencie się zdecydowała na nią hodować. Jest to po prostu dla mnie też jednocześnie dziwne, bo wbrew pozorom tę mrówkę łatwo jest nabyć, ale to właśnie pokazuje, że tę mrówkę po prostu mało hodowców interesuje i jednocześnie jego hodowla No nie przypada jakiejś tam większej po prostu grupie osób do chęci, bo bądźmy szczerzy, są mrówki, które znacznie wyżej się znajdują. Przykładowo w zeszłym roku na pierwszym miejscu Lasius Niger zajęła pierwsze miejsce ze 142 hodowcami, to bądźmy szczerzy, te Temnothorax SP spokojnie mogłoby nabić tę samą ilość albo nawet więcej hodowców, tylko że po prostu ich to w tym momencie nie interesuje. Więc możemy przejść do miejsca 8, na którym znajduje się Myrmica SP. Myrmica SP w tym momencie ma 62 hodowców. Moim zdaniem to jest po prostu zatrzymanie się w tej topce. Jakieś, wiecie, nie ma większego wzrostu. Jest to praktycznie, bym mógł wam powiedzieć, że jak w 2019 było to przyrost tylko 10 hodowców. Jest to wynikiem po prostu, wydaje mi się, że padliwości Myrmiki SP. Ona lubi padać u niektórych hodowców. Jest to też gatunek problematyczny, bo on też jest po prostu bardzo agresywny, potrafi żądlić, więc ma dużo takich rzeczy, które odstraszają, ale jest po prostu moim zdaniem bardziej padliwy. No ale no nic się z tym nie da zrobić, więc możemy przejść w tym momencie na miejsce 7. A na miejscu 7 jest Manica Rubida, która w tym roku po prostu zajmuje
zajmuje bardzo dobrą lokatę moim zdaniem. Jeżeli nawet sobie ją porówna do 2019 roku, jest to podwojenie hodowców, nawet bym powiedział, że jest lekką górką. A z drugiej też strony jest to najpiękniejsza mrówka według mnie chyba w Polsce. Jednocześnie jest najsilniejszym jadem, który powoduje, że też niektórzy hodowcy mogą się na nie zdecydować. Jest to też gatunek, który na tym wczesnym etapie kolonii potrafi padać często. Miałem okazję kiedyś przetestować, nie wiem, 5 i zobaczyć jak to wygląda. To naprawdę jest to średnie u nich. Trzeba też dobrze po prostu królową trafić. Mi się na przykład trafiła z Ant 3D fajna królowa. Jeżeli wpadliście na niedawno, to mogliście zobaczyć film. Jeżeli nie, to odsyłam do niego. Fajna mróweczka, naprawdę polecam. Więc możemy teraz przejść do miejsca szóstego, na którym znajduje się Formica Fusca. W tym momencie ją hoduje 79 hodowców, więc jest to fajna liczba i też pokazuje, jak pierwsza mrówka łagodna wbrew pozorom kupuje wielu hodowców. Nie zdziwię się, jakby Formica Sanguina pokrywała się z częścią hodowców Formiki Fuski, bo po prostu na poczwarki. Chociaż może to być moje po prostu takie złudzenie, bo wbrew pozorom Formica Fuska też ma jakieś swoje uroki, chociaż ja osobiście uważam za mrówkę przegryw i ta opinia nie zmieniła się od 3 lat. Jednocześnie muszę wam powiedzieć, że Formica Fusca jest gatunkiem poliginicznym, który pozwala mieć więcej królowych w gnieździe, co też pewnie kupiło niektórych hodowców. Ale to tyle o miejscu szóstym, możemy przejść do miejsca piątego, które deklasuje Formikę Fuskę. W tym momencie jest Formika Cinerea, która ma prawie 100 hodowców, ma dokładnie 97 i jest to mega duży skok, w sensie jeżeli chodzi o ten ranking, bo w 2019 zajmowała akurat 9 miejsca, w tym momencie zajmuje 5, więc praktycznie walczy już o typową czołówkę i muszę wam powiedzieć, że nie dziwi mnie jej pozycja tutaj. Jest to jeden z fajniejszych gatunków, jest to fajny gatunek, który jest bardzo agresywny, jednocześnie one mają dobry wzrok, co też przekłada się na ciekawe doznania, jeżeli chodzi o obserwację tych mrówek, chociaż oczywiście to nie jest tak jak tych egzotycznych gatunków, przykładowo mrówek, które występują w Azji, czy to w Australii, czy to w Ameryce Południowej, ale na nasze polskie warunki ma stosunkowo dobry wzrok, no i jest po prostu fajną mróweczką, która ma taki, bym powiedział, szary, ładny kolorek, więc to jest tyle z miejsca piątego, możemy przejść na miejsce czwarte. A na miejscu czwartym znajduje się Lasius Flavus z ilością hodowców 108. Jest to utrzymanie w sumie trendu, że Lasius Flavus jest jednym z bardziej popularnych gatunków w Polsce. Nie ukrywając, jest to gatunek mało ciekawy, jeżeli chodzi o jakieś doznania, jeżeli chodzi o, nie wiem, tworzenie jakichś ataków na owady karmowe, czy jakieś inne po prostu rzeczy. Tylko po prostu jest to gatunek, który ładnie wygląda, no i też jego po prostu hodowla nic nie kosztuje, bo to jest tak naprawdę pójście w odpowiedni dzień, kiedy mają po prostu swoje rójki, więc nie dziwi mnie to miejsce. Jestem ciekaw, jak wypada w tym momencie w 2021 roku, więc po prostu jeżeli ją hodujecie, zapraszam do ankiety. I możemy przejść do naszej złotej trójeczki, która walka o nie, po prostu o te pozycje jest naprawdę duża i naprawdę większość mrówek nie ma co równać się do tej naszej głównej topki. Powiem nawet szczerze, że tak naprawdę pierwsze 5 miejsc ma możliwość walki o wyższe pozycje, a reszta no jest taka zdeklasowana, chociaż i tak trzecie miejsce wygląda słabo, bo na trzecim miejscu znajduje się Camponotus Ligniperda 131 hodowcami i jest to naprawdę ładna liczba i Camponotus Ligniperda naprawdę ma ładny skok, bo tak naprawdę w przeciągu roku przybyło jej aż 100 hodowców około, bo ta tam miała 58 w 2019 roku, a w tym momencie ma 131, no więc to jest ładna ilość i prawie około 100 osób dodatkowo zaczęło ją hodować. Jest to też jednocześnie pokaz, że ta mrówka jest jedną z najbardziej popularnych mrówek w Polsce. Mam nadzieję, że powalczy kiedyś o czołówkę i wtrąci się na przykład buławę walki o top 1 Messor Barbarus albo Lasius Niger. Chociaż to jest tak naprawdę pieśń przyszłości, więc przejdźmy teraz do miejsca drugiego, w którym znajduje się Lasius Niger z ilością hodowców, która wynosi w tym momencie 215. Jest to naprawdę duża ilość i naprawdę jestem mega zaskoczony, że ta mrówka utrzymała tak dużą popularność u nas i do dnia dzisiejszego po prostu hodowców Lasius Niger tylko i wyłącznie przybywa, a nie ubywa ich, więc to jest naprawdę rzecz niesamowita, jeżeli chodzi o ten gatunek. Jednocześnie jest to gatunek, który jest mega popularny, jeżeli chodzi też o doznania z formikarium, moim zdaniem jeden z ciekawszych gatunków, który ma fajne ataki na owady karmowe i ogólnie jest mega aktywny i mega wszystko, nie
niby pozorom po prostu wygrywa w łańcuchu po prostu tutaj naszym polskim i dominuje po prostu tą naszą mrówczą sferę i nasz mrówczy ekosystem. Na miejscu pierwszym znajduje się Messor Barbarus z 216 hodowcami, więc tak naprawdę Lasius Liger przegrało jednym hodowcą z Messor Barbarus. Jest to też fajne pokazanie, że po prostu Messor Barbarus w naszym kraju trzymają się mocno i walczą tak naprawdę z Lasius Liger o top 1 naszych mrówek. Jestem ciekaw, jak to wypadnie w 2021 roku, jak to się pozmieniało, bo ta topka może się obrócić naprawdę w ciągu roku o 180 stopni. A jednocześnie no, gratuluję Messor Barbarus zajęcia miejsca po prostu numer 1. Tak samo pozostałe mróweczko, które się znalazło na tej liście. Zdziwiło mnie tak naprawdę w tej topce, tak jak już przechodzę do podsumowania, bo dwa te popularne gatunki chyba nie będę wam opisać za bardzo. Więc zdziwiło mnie, że tak naprawdę gatunków inwazyjnych w tej topce praktycznie nie ma, poza Tetramorium bicarinatum, które wpadły po prostu na kocią łapę moim zdaniem, więc zobaczymy, czy one utrzymały się, czy też wbiły się wyżej. Ale bądźmy szczerzy, że tak naprawdę polskie mrówki zajmują ścisłą czołówkę od 1 do, w sensie od 2 do 10 i jest to naprawdę praktycznie deklasacja pozostałych egzotycznych gatunków. Jedynie Messor Barbarus przebił się poza te nasze polskie gatunki i utrzymuje się na dużej popularności. No i jednocześnie jeszcze Nicobarensis trochę mnie zawiódł, bo liczyłem, że w 2020 ona wejdzie znacznie wyżej, że będzie tak, nie wiem, w środku tabeli naszej tutaj ankiety i jest dla mnie trochę zawód. Jednocześnie muszę wam powiedzieć, że ilość hodowców, w sensie łącznych tych kolonii, bo hodowców to tak ciężko określić, po prostu łączna ilość kolonii, która znajduje się u hodowców, to w tym momencie z poletance oczywiście z tej mojej ankiety wyszło 742 mrówki w 2019 roku. A w 2020 znalazło się ich prawie 1200, dokładnie jest 1198, więc dwóch hodowców brakuje, żeby było 1200. Jest to mega ilość kolonii i naprawdę taka ilość kolonii, jakbyśmy je zebrali w jednym miejscu, to byłaby po prostu mordęga i katorga, jeżeli chodzi o karmienie tego i utrzymanie. Więc naprawdę mega. Zapraszam was po prostu na dzisiejszą, tegoroczną po prostu ankietę, żebyście wzięli w niej udział, czyli zapraszam na grupkę Polent Ants. No i ankieta na pewno będzie przypięta, więc ją powinniście zobaczyć. To jest ode mnie na tyle. Jeżeli wam się spodobało, napiszcie coś od siebie, jakiej mrówce kibicowaliście. Jednocześnie zapraszam was na zobaczenie na moje social media, typu mojego Instagrama, Facebooka, czyli tam grupę na Facebook właśnie, którą już wcześniej powiedziałem, reklamowałem. Zapraszam was oczywiście też na mój fanpage, no na TikToka i drugi kanał z shortsami. To jest ode mnie na tyle. Cześć!